chęć i konieczności zapisania. Tak? W każdym razie to się działo, słuchajcie, na Torbaczu, jedno z pierwszych wyjść. Wszyscy mają pociąg do zwierząt. Pani prokurator, nie, pani sędzia, przepraszam, pani sędzia tak średnio. To było dokładnie 29 listopada, 10 lat temu. Generalnie droga na Matterhorn. To było jakby marzenie, jakiś cel, który mnie pchał w górę, zdobywanie kolejnych stopni umiejętności spinaczkowych. I tu z Markiem razem udało się nam to zdobyć. Cała ta droga, góra, dół, samo wejście na szczyt, to zdecydowanie najmilsze wspomnienie doświadczenia alpejskiego. Pomysł narodził się podczas jednego ze spotkań z cyklu Podróże Dalekie i Bliskie. Takie spotkania kiedyś odbywały się w Domu Kultury w Imanowej. I po alpejskim temacie 3-4 osoby zgłosiły głębsze zainteresowanie wspinaczką, chodzeniem po górach, w ogóle większymi takimi wyprawami. I to był powód do tego, żeby na kolejnym spotkaniu, takie spotkania odbywały się co miesiąc, powołać do życia Klub Wysokogórski Limanowy. Tak. Chyba należy nadal, chociaż dawno nie byłam nigdzie w wysokich górach, aż tak wysokich. Ale no, marzyło mi się coś takiego i cieszę się, strasznie się cieszę, że Marek zgodził się to poprowadzić nadal. No, lokal już nie jest bardzo duży, ale właściwie co miesiąc spotykają się te same osoby. Ja się bardzo cieszę, naprawdę. Na dzień dzisiejszy to jest około 80 osób, aktywnych członków. Z tym, że połowa to są ludzie mieszkający w Limanowej, natomiast druga połowa to są ludzie mieszkający w pozostałej części świata. Tą pasją zaproponowawszy mi wyjście właśnie na Monte Rosa. I tak to się zaczęła nasza przygoda. Z tym, że oczywiście Marek przecenia moje możliwości, bo ja mnie jestem daleko do ich osiągnięć, ale cieszę się z naszych wspólnych podróży. Bardziej jednak realizuję się w podróżach troszkę na inne kontynenty. Żeby przyłączyć się do tego klubu? Trzeba mieć chęć. No i zdrowie. To w zasadzie wystarcza. Mamy stronę internetową kw.limanowa.pl. Ta strona w nowej odsłonie działa od dzisiaj. Na 10. rocznicę została uruchomiona. Oprócz tego członkowie klubu spotykają się systematycznie co miesiąc. I co miesiąc na zebraniu. Z tym, że ono ma zazwyczaj taką formę jak dzisiaj, czyli jakiejś relacji. A następnie przynajmniej raz w miesiącu w górę. Tak, no dzięki fotografii właściwie poznaliśmy się, dlatego że na wspólnym plenerze byliśmy to w Limanowej i to nas zbliżyło. Wspólne fluidy od razu, właściwie nam się dogadywało, no i dzięki temu zaowocowało to naszym wspólnym wyjściem w Alpy. Mam nadzieję, że może jeszcze nam się kiedyś uda powtórzyć jakieś wyjście. Jest taka propozycja cicha, mianowicie, żeby na okrągłą rocznicę kolejną umówić się na Mont Blanc, czyli za 10 lat. Te galerie, które tam są, będą się na pewno rozrastać, bo początkowe archiwa nasze to są przeźrocze. To była inna epoka. Jak chciałbym powiedzieć coś bardzo krótko o klubie, to musiałbym powiedzieć, że startowaliśmy w skórzanych butach i z aparatami fotograficznymi na film czy na diapozytyw, a kończymy w plastikowych butach z kamerami HDV i komunikacją bezprzewodową. Że chyba razem żeśmy chodzili od małych górek, no potem część poszła w duże, reszta została na małych górkach, ale nadal od czasu do czasu razem gdzieś tam się spotykamy w górach. Łączą ludzi. To są więzy takie bardzo trwałe, czyli jest coś takiego jak braterstwo liny, tak się to nazywa. To najkrócej mówiąc dotyczy tego, że jeśli dwie osoby kiedyś związały się liną i przeszły jakąś piękną ścianę, to nic nie jest w stanie tej przyjaźni i tego przejścia zlikwidować. Związanie się z liną i pójście z kimś trudną ścianę jest to do wyraz takiej no, najwyższego stopnia zaufania do człowieka. Że mogę na nim polegać, mogę na nim ufać i różne ekstremalne sytuacje sprzyjają temu, że ta osoba na linie no, staje się jakimś no, bliskim. I to, że dzisiaj jest tutaj powiedzmy komplet, czy będzie komplet, no to jest właśnie jak gdyby poświadczenie tego, że
co niektórzy zostawiają chore dzieci i płaczące i przychodzą tutaj na 15 minut, które przeradza się w 3 godziny.